okazji 60-lecia muzycznego festiwalu w Łańcucie odsłonięto pamiątkowy fortepian. Jest to nie tylko symbol muzyki, ale także nowa atrakcja turystyczna miasta. Autorem pomysłu jest burmistrz miasta Łańcuta Rafał Kumek, autorem projektu architekt wnętrz Wrzesław Żurawski. Społeczeństwo miasta Łańcuta w ten sposób chce oddać hołd tym wszystkim, którzy przez 60 lat tworzyli tę imprezę muzyczną. W związku z tym, że w tym roku mieliśmy 60. muzyczny festiwal w Łańcucie, Rada Miasta Łańcuta uchwaliła rok 2021 Łańcuckim Rokiem Muzyki. Szereg różnych inicjatyw się odbyło w tym roku w związku z tym Rokiem Muzyki i takim zwieńczeniem tej uchwały Rady Miasta, podjęciem tego Roku Muzyki, zwieńczeniem jest postawienie pamiątkowego fortepianu, który myślę, że będzie się cieszył dużą popularnością nie tylko wśród naszych mieszkańców, ale również turystów. Instalacja znajduje się na Placu Sobieskiego. Oglądającym ma przypominać historię Dni Muzyki Kameralnej, a także twórców i dyrektorów, którzy od lat 60. tworzyli renomę tego muzycznego święta. Na uroczystość odsłonięcia fortepianu, który uświetnił występ zespołu rzeszowskich filharmoników, przybyli licznie zaproszeni goście. Życzymy, aby ten dzisiaj symboliczny fortepian był nie tylko wspomnieniem 60 pięknych festiwali, ale także inspiracją do zorganizowania kolejnych, jeszcze większych i piękniejszych. Ważący prawie tonę fortepian stał się obiektem zainteresowania mieszkańców. Projektantem jest Wrzesław Żurawski, architekt wnętrz i miejski radny. Wykonawcą natomiast Piotr Cisek. Po oficjalnym odsłonięciu goście zostali zaproszeni do Miejskiego Domu Kultury na dalszą część uroczystości, gdzie wyświetlono reportaż produkcji telewizji Łańcut Muzyczny Festiwal we Wspomnieniach Łańcucian. Kilkunastominutowy dokument pokazuje, jak festiwal zmieniał się na przestrzeni tych 60 lat i jaki miał wpływ na rozwój miasta. Po premierze rozpoczął się koncert Mateusza Krzyżowskiego, półfinalisty tegorocznego 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, któremu towarzyszył rzeszowski kwintet Filharmonii Podkarpackiej.